Siema, z tej strony Lama. Jest Odfinek. Witamy w kolejnym odcinku Minecraftowych podróżników. Znudziło nam się to cały czas siedzenie w domu. Postanowiliśmy gdzieś wyruszyć, pozwiedzać trochę terenu. Tak. Gdzie będziemy szli? Ja myślę, że moglibyśmy zbadać tą dziurę. Tą taką, do której wpadałem, co mnie przenosiło w różne miejsca. Dobra, tylko pamiętasz, gdzie ona była? Pamiętam, tam jest, widać ją stąd. Widzisz? Tam. Widzę. O, urosła trzcina, to zbierzmy. Okej. Okay. Nie ma to jak ścinać trzcinę niczym. No właśnie się dziwię, co ty robisz. Oj, jesteś zbyt głupi, żeby... No, co ty robisz? Zepsułeś. Nic, spadłem do wody. Nie dław się. Łe. No, chodź. Zakrztusiłem się wodą, nieważne. Chodź. Dobra, idę. Chodź, tam. Tylko nie spadnij, bo... Czyli to jest ta dziura. Nie wchodź jeszcze. Nie wchodzę. Gdzie tu? A, tu, dobra. To jest chyba tu. Tam jest woda. Skaczymy? O kurde, zniknął. Dobra, to ja też skaczę. Skaczemy. No bo on polazł gdzieś nie wiadomo gdzie. Na domu go nie ma. Na drzewie żadnym też nie. Dobra, no to lecę. Ej, Sucinek! Uciekaj! Też tu trafiłeś? Tak. O Boże, co to jest? Przelecą przez we mnie jakieś białe ludki. W ogóle moje... Wykopmy sobie jakieś schronienie. O, pali się. Aha. Dostaję z łuku. Tak, jednego już zabiłem. Ała! Mam trochę kamienia, chodź szybko do mnie na górę. Ja też mam. To szybko. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem przy tym morzu wielkim. Na górze, nad tobą. Ale ja tu nie dam rady, nie przeżyję. Chodź tu, szybko. Za tobą. Jesteś, no tak, no to chodź tutaj zbuduj, szybko. Dobra, tutaj nam... A one nie rozwalą kamienia? Chyba nie. Szybko wskakuj. Bo ja już tu zabudowuję. Już jestem? Dobra. Dawaj dach. Kurde. Dobrze, jest. Wow. Czyli żyjemy. Co to jest? Pochodnie. O, jak dobrze. Co to było? Nie wiem. Słyszysz te dźwięki? Aha, to dlatego mi tak dużo uderzały, że ja nie miałem na sobie zbroi. Ja też nie mam. Ubiorę sobie żelazną. No dobra, co mamy zrobić, skoro ja wiem, co zrobię. Wykopę otwór i będę w nie strzelał z łuku. Nawet cwaniaki. Wow. Trzeba je pokonać, no bo tak to nie mamy szans. No spokojnie. Już! Chodź, wychodź, jest bezpiecznie. Prawie. No właśnie, prawie. No nie mogę go trafić, kurde. Wow. No nie. No i w ogóle to ich jest tu chyba więcej. Wróć do domu. Do domu? To jest taki dom. Dobra. Kurde, nawalają tu. Chodź tu. Dobra, jestem. Ojdź.
Co? No dobra, co możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim ja bym wolał wrócić do domu, bo nie wiem co to jest za miejsce, ale się go boję. Masz TNT? Masz TNT? Mam. Okej. Okay. A co, chcesz się wysadzić? Nie no, bez sensu. Masz jedzenia? Mam dwa. Tam na dole była lawa, więc może w dół nie kopmy. Znaczy nie całkiem w dół, tylko będę powoli schodził i jak będzie lawa, to zacznę kopać w bogi i tak dalej. Bo możliwe, że to działa tak, bo skoczyliśmy do tamtej dziury i nas gdzieś przeniosło, więc spróbujmy zrobić tak, że wskoczymy znowu i zobaczymy, może uda się wrócić do domu. Tylko nie kop pod siebie, tylko obok siebie. Czekaj, bo tu strasznie ciemno. Okej, schodki robimy? Nie. Szkoda zabawy na schodki. W ogóle jak się szybko wykopuje ten materiał. Tak jakby... Czekaj. Nie zabij się. Oj. Co? Gdzieś tu syczała lawa, więc... Uważaj. No, postaram się. No i ty schodki robisz? Nie. Nie robię schodków. Schodzę po prostu na dół. No. Nie kop pode mną, ani... Oj, uważaj! Nie, już myślałem, że to lawa tak świeci. Nie, to ten. Okej, dobra. Oj, kopałem pod sobą przez chwilę. Oj tam. No nie no, to nic nam nie da. No, nie wiem. O, kamień się zmienił. Zobacz. Pokaż, czekaj. Czekaj, wykopię go. Powiem ci, że raczej będzie ciężko. Chyba się go nie da wykopać. Znaczy, może spróbujmy. Kopmy go tak parę minut, może akurat się uda. Nie. Nawet nie ma... Nie widać, żeby pękał w ogóle, ani trochę. Nie? Nie. To dziwne, że ja już jeden rozwaliłem. Jakim cudem? No patrz, uderzaj i ten. No. No próbuj. No. Ten tutaj, ten. Ten drogi. No. No, bijesz go? No biję. Który? Ten klocek ten? Przed tobą, no. O, dwa się zniszczyły. Jakieś tutaj dziwne rzeczy się dzieją. A ten zniszczę, ten co przede mną jest. No ja nie widzę, żeby on zniknął. Kopmy w dół. Czekaj. O tu. Tu. Pod siebie? No, no. W tym kamieniu już. O! O Boże! Oj, nie spadnij! Co to jest? Cofnij się. Tam jakby nic nie ma, tylko jakieś czerwone, jakieś może krwi czy coś. Czekaj, żebym cię nie zepchnął. No sam nie spadnij. Jeśli to jest możliwe, że da się tutaj wyjść stąd, no to ja skaczę. Mam. Co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Lewo na powierzchni? A gdzie jest sutwinek? O, jesteś. Jestem, żyję. Nie wiem jakim cudem, bo z bardzo wysoka spadłem. Ty patrz, lawa na powierzchni. Jakim cudem? Ale powiedz mi, co mi obchodzi lawa na powierzchni, jak przed chwilą byliśmy w miejscu, o którym być może nikt nie wie. Chociaż... No nie wiem, co to było za miejsce. Nie wiem też. Dlaczego lawa jest tutaj na powierzchni, zamiast być 30 klocków pod ziemią? Albo więcej. No właśnie. Choć szukamy tego miejsca, gdzie wskoczyliśmy. Tylko jakim cudem niby może mamy to znaleźć? Uh-huh. Ojej, ile tam było lawy. Wszystkiego. Ej, spadłeś, nic ci nie jest? Nie, żyję. Normalnie. Chodź tutaj.
Nie wiem czemu. Spadłem do wody akurat. Straciłeś hełm. I buty. Może właśnie mnie zbroja uratowała. Chodź, gdzie ty jesteś? Chodź za mną. I widzę cię cały czas. Idę za tobą, tylko że ty tego nie widzisz. Okej. Okay. Mój ekwipunek cały czas się zmienia. Nie wiem czemu. Pustynia. Nigdy nie widziałem pustyni. Oprócz tego przed zamkiem. No. A może to jest ta przed zamkiem? Nie, właśnie nie. Zamek był fajnie, dosyć duży. Fajnie by było, ale zamku nie widać. No. Jesteś pewien, że idziemy w dobrą stronę? Właśnie chyba nie, bo tu jest śnieg. No to na pewno nie byliśmy przy śniegu. Nie wiem, zawracam. A teraz ja cię zgubiłem. Ja cię widzę chyba. Tak, jestem za tobą. Okej, okay, widzę cię. Nie wziąłem sobie kompasu ze sobą, ani zegarka. Ale mam trochę tego czerwonego kamienia i trochę grzybów. Ja mam za to żelazo. A co ci z żelaza? Przecież tyle żelaza możemy mamy. Zrobić kompas. Tak? No nie mam czerwonego proszku. I z proszku można zrobić kompas. Masz proszek? To daj mi proszek. No ja nie mam. Niech to nie masz. No nie mam, nigdy nie miałem. Ojej, jeszcze się robi ciemno. Lipa. Chodź, zrobimy sobie gdzieś jakiś mały domek. Nie mały domek, dziurę po prostu w ziemi. Nie, ja już tu robię mały domek. Cały czas się. Jesteś? Hej. O, wow. Jesteś. Patrz, takie coś. Zebrałeś tam tyle tego kamienia? No. Dosyć dużo. Dobra, czekaj. Oj, uważaj, 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 uważaj. Przez przypadek postawiłem... taki lacek. Nieważne, i tak zaraz stąd wyjdziemy. No, już jest dzień. No to wychodzimy. Praktycznie już rano. Dobra, tylko w którym kierunku mam iść? A nie wiesz? O, przy okazji odpalę sobie to TNT. Aha, ale fajnie. Jedno postawiłem, nie wybuchły dwa? No, wybuchły. Też tak słyszałem. Dziwne. Dobra, chodźmy tu. Bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. No, lekko mówiąc, jakaś dziura, kurde. Bo co to jest? Robię mostek. Nad przepaścią. Przepaść? No. Dokładnie. Zobacz sobie, tam jest. No jest, jest jakaś. Ja wystarczy przejść dookoła, no ale skoro lubisz... A faktycznie jest. Jeszcze by trzeba było wylać lawę na tej, w tą przepaść, to wtedy by było. No. Wiesz? Ja nie chyba wiem. Poznaję te tereny. Które? No tutaj. Chociaż nie, świat. Chyba jednak nie. Poczekaj, byliśmy ja już wracam tam. Się tam, gdzie wysadziłeś TNT. Wróć tam. To ty ścinałeś kwiatki? Nie. Tutaj sobie latają takie ścięte. No. Widzę właśnie. Wow. Widzę, no są. Gdzie? Co tu się dzieje? Gdzie ty jesteś? Sam chciałbym wiedzieć. Szukam tego domku. Wszędzie ścięte kwiatki. Mam nadzieję, że tak samo nie zrobi się z drzewami. Mam pomysł. Jak, ja wracam do tego, co wysadziłeś. Dobra, wyrzucę. A ja zrobię tak, że podłożę pod siebie 64 te netherraki, czy jak to się tam nazywa.
I zobaczę, może gdzieś w pobliżu jest coś. Albo domek widać. Ja widzę domek. Nasz? No ja jestem obok niego, tam gdzie lawa. Ale to nie tam gdzie lawa, tylko no nie, nasz. Weź się schowaj i przeczekaj, a ja tutaj się będę tam. No jestem pod drzewami schowany. Tylko, że to mi bardzo ogranicza widoczność, to więc będę musiał przeczekać burzę. No. Jesteś tam? Jestem, jestem. Ej, stop! Dochodzisz? Do mnie? Znaczy mówię, że ja tu sobie stawiam pod siebie klocki i patrzę. Ja jestem cały czas pod drzewem. Patrzę, w którą stronę widzę świat, a w którą nie. Bo tam, gdzie nie widzę świata, to on się dopiero tworzy. O, widzę mostek bardzo ja dobrze. Ja idę przed siebie cały czas. Widzisz tutaj taką wysoką wieżę z tego czerwonego kamienia? No. No, to ja jestem na szczycie. No to idę do ciebie. Widzę cię. Dojdziesz do mnie? Jesteś w tamtym kierunku, bez problemu tam dojdę. Okej, to ja idę przed siebie. Spróbuję tam skoczyć. No. O! Nie wiem gdzie. O, jesteś blisko, blisko jesteś, tutaj. O, jesteś. Jakim cudem tak szybko do mnie doszedłeś? Skoczyłem. No wiesz, jak to jest wysoko? Nie, no dobra, dobra. Chodźmy cały czas przed siebie. Nie poznaję w ogóle tych terenów. Nie wiem jak ty. Ja też nie. Mam pochodnie, gdyby noc nas została. O, to drzewo chyba jednak kiedyś widziałem. O, jest dom. Ej, patrz. Jest? No, znalazłem. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja idę do domku. Ja jestem przy tej lawie teraz. Już się wróciłem do tej lawy. No, ja to daleko bardzo. Ja idę do domku, zaraz cię pokieruję. No jestem idź przy lawie. Przed siebie cały czas, od lawy w lewo. W lewo. No. Ale stojąc do lawy przodem... Do węgla. O, przodem. Jest węgiel, ale węgiel jest jakby z dwóch stron. No. No, tylko nie wiem... Czego nie wiesz? Widzisz, że jest tak, jest lawa, a nie, jezioro też jest z dwóch stron. Idź. Poczekaj. Idź w kierunku przeciwnym, jakbyś przyszedł w stronę wieży. Przeciwnym? A, no spoko, czyli tam, praktycznie. Na lewo. Mhm. Coś tam jest. Skąd ty się tu wziąłeś? Jestem już. No wiem, ale byłeś... Doszedłem. No dobra, nie wiem. Obszedłem dookoła, tak jakby, patrz, bo tam widzisz? Było ciężko wejść. Tu była chyba ta dziura, nie? Fajnie, że pływa. Tabliczka i ten czerwony kamień. Następnym razem nie wrócicie. O kurde. Oj. Ktoś musiał tu być. Boję się. Czego? Tego kogoś, kto tu był. Ja wracam do domu, nie wiem jak ty. A ja to upamiętnię zabudowywując. Nie no, po pierwsze... Deszcz. Utrudnia sprawę. Po drugie, może ten ktoś zostawił jakieś ślady w domu. Nie? No tak. A po trzecie, kim jest ten ktoś? Nie wiem. Uff, jaka ulga od deszczu. No zaraz tam dojdę. Nie no, w domku nie ma nic takiego szczególnego. Co by się rzucał w oczy? Może w skrzyniach? Nie, też nic. Ale dalej jest TNT, zegarek i kompas. Nie no, nic się nie zmieniło. No dobra. Głupi deszcz. O, jesteś? Jestem tutaj. O, widzę. Co jest? Co to jest? Co i kto? Jakaś zjawa.
Patrz, on ma całe białe oczy. Mam, ja stąd wychodzę. Chociaż nie, on jest na zewnątrz. Ja go idę go zabić. Dawaj. Nie radzę ci. To już jest koniec tego odcinka. Zapraszamy was do komentowania, subskrybowania i oceniania naszych odcinków. To jest koniec odcinka, a to jest Gast. Na razie.